wbrew pozorom nie jesteśmy w Mińsku na Białorusi, jesteśmy we Warszawie. I jest to część pierwsza relacji z koncertu zespołu totalnie innego od wszystkiego tego, co jest na polskiej scenie muzycznej. Wiem, o czym mówię, gdyż byłem na ich koncertach wielokrotnie. Nie uważam się za znawcę, ale dobrze się znam. Nade mną logo legendarnej stodoły. Możemy rozpocząć w Rebelu Dzień z Indios Bravos. No, słuchajcie, co ja chciałem powiedzieć? O, jest. Przepraszam, pan na koncert? Tak. No i powiedzcie mi, dlaczego Indios Bravos dzisiaj? Fajny zespół. Generalnie nie przepadam za reggae, ale Indios Bravos jak najbardziej okej. No właśnie, bo on z jednej strony jest reggae, a z drugiej strony, wiesz, jakoś tak przełamuje falę. Znaczy tak, uważam Banacha za człowieka, który do czego się nie przyłoży, to ma te ręce i nogi. A powiedz mi, słuchasz tego, co robi Banach od Heja? Od początku? Mniej więcej od początku, jasne. Czyli jeżeli znasz jakby... Znam tego pana. Znasz tego pana. I bardzo dobrze, no. To ja tutaj się zapytam jakiś niewiast, co one sądzą na ten temat w takim razie. A to myślę, że one by się chętnie wypowiedziały. No dziękuję, to właśnie to chciałem usłyszeć. Dzień dobry, powiedzcie mi, dlaczego Indios Bravos dzisiaj? Justyna powie. Dziewczęta. Justyna! Zdzisława! Zdzisława! To powiedz mi ty, dlaczego? Dlaczego Indios Bravos, a nie na przykład impreza w klubie, nie wiem, jakim... Mam za darmo bilet. To mnie nie przekonuje. Nie darmo. Gdybyś miała nie za darmo, to byś nie przyszła? Nie. Dziękuję. Dziękuję. Nie, ale szczerość przynajmniej, to się liczy, szacunek. Bo jest najlepsze reggae polskie. Właśnie, a powiedz mi, jakbyś zdefiniował w trzech słowach ich muzykę, ich przekaz? Positive way, dosłownie. To miałyby trzy, ale nie wyszły. Nie, ale git, lepiej dwa jakieś niż zero. Proste, nie? Albo cztery głupie. Cztery głupie? Nie, no the best, normalnie. Positive, peace. Pom pom. A li pom pom, wejo! Właśnie tak, dokładnie. Dzięki bardzo, ale ładnie, dobrze nam wyszło to razem, tak? Pewnie. Duet. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry, ja bym chciał od pana autografii. A powiedz mi tylko najpierw, dlaczego Indios Bravos? Czy się podoba ten zespół? Szczerze mówiąc, jeszcze nie słyszałem go. A czego się spodziewasz? To dlaczego tu jesteś? Dobrego reggae. Dobrego reggae. A lubisz reggae? No pewnie, że lubię reggae. To jaki jest ulubiony, dobry zespół polski reggowy? No, mój ulubiony zespół reggowy, niech pomyśla, dużo ich jest. The Wailers. No nie kojarzę. Maleo. No wiesz, takie trudne nazwy. Może Motorhead. Czekaj. Czy on nie jest... czekaj. Czy to nie jest techno? Pokażę ci perspektywę widzenia, punkt widzenia fana Tokyo Hotel. Zjeżdżasz jakieś... O tak. I dziwicie się, że oni są inni, fani Tokyo Hotel, prawda? Zupełnie inny pryzmat. Tak więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. My idziemy spotkać się z Banachem zaraz, z Gutkiem, z Dziun, porozmawiamy. Idziemy na tak zwany, z angielska, backstage.